Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Shipów z totalnej porażki. No cóż, dziś kolejny odcinek rycia sobie psychiki w najbardziej drastyczny sposób, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z tym koksem. Courtney oraz Rodney. Już jednego pseudorolnika mieliśmy, zwanego jako Scott, który również pochodził z farmy. No ale tutaj sytuacja by wyglądała zdziebko inaczej, gdyż to Courtney nosiłaby spodnie w tym związku. Serio, to ona by tutaj wydawała polecenia, a Rodney jak taki potulny baranek musiałby je wykonywać. No cóż, współczuję ci mega chłopie, że będąc dorosły nie potrafisz powiedzieć własnego zdania. I to jest właśnie ta oto konsekwencja, gdyż w tym momencie będziesz musiał sobie z Courtney radzić do końca życia, tak więc powodzenia, młody rolniku. Następny... Sejmi oraz Sam. Teraz kurde drużyna S? No dobra, niech będzie. Sam wszyscy wiemy, że jest uzależniony od gier wideo. Sejmi lub Sam jest lepszą bliźniaczką od Amy. I z charakteru widać, że jest to dziewczyna o ciepłym sercu, no chyba, że mówimy tutaj o Amy, no to wobec niej raczej nie ma ciepłego serduszka. Ale gdyby zeswatać te dwójkę, to myślę, że Sami zrobiłaby dobre zastępstwo za Dakotę. Jedyne, czego musiałaby się ta dwójka obawiać, to gniewu egocentrycznej siostrzyczki, ale tak, to myślę, że nie byłoby to aż takie złe zeswatanie tej dwójki ze sobą. Następny... Leshauna oraz Ryan. Ha, ha, ha! Gdyby Stefani nie wróciła do Ryana, bądź też i nie istniała, to byłby związek, w którym to tak jak w przypadku Rodneya i Courtney, to tutaj spodnie w tym związku nosiłaby Leshauna. Ja pierniczę, ale to by była beka, widząc jak Leshauna poucza Ryana, inaczej ona mu strzeli w papę na ogarnięcie się. Ej serio, mimo że to jest abstrakcja dosyć wysokich lotów, to jednak to jest coś, co chciałbym bardzo zobaczyć. Nie wiem jak wy, ale ja bym zobaczył taki związek Leshauna oraz Ryan. Mam nadzieję, Leshauna, że pokażesz Ryanowi, kto tutaj rządzi. A wy? Co sądzicie o dzisiejszych shipach? Dajcie znać na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Gorąco zapraszam do zostawienia oceny łapki w górę lub w dół, w zależności czy się spodobało czy nie. Oraz udostępniajcie filmy swoim znajomym, by kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.